takie opóźnienie i takie problemy techniczne. O, chyba jestem. Poczekajcie, sprawdzam samą siebie. Z drugiego odbiornika. Poczekajcie. Wydaje mi się, że chyba jestem. Moment. Poczekajcie, sprawdzę tylko, czy siebie słyszę. Ale chyba wygląda na to, że w końcu jestem. Jejku, udało się, sama w to nie wierzę. Poczekajcie, wyciszę już tutaj i się przywitam jak człowiek. Kochani, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Przepraszam Was za to opóźnienie, ale po prostu mieliśmy problemy techniczne. Zrobienie live'a na YouTubie, jak się okazuje, jest o wiele cięższe niż zrobienie live'a na Instagramie. I przez małą chwilę myślałam, że nawet się nie uda i że zaproszę Was na Instagram. Ale jestem, ale jesteśmy. I moi drodzy, o, teraz nawet widzę Wasze komentarze. O matko, przepraszam Was, ale to jest dla mnie totalnie nowe. W zupełnie innym miejscu komentarze, w zupełnie innym rozłożeniu to wszystko. I dzisiaj postanowiłam, że zaproszę Was na live'a, w którym będziemy się wspólnie malować, w którym będziemy spędzać miło czas, w którym będziemy się wzajemnie motywować i inspirować, ponieważ no, okoliczności są jakie są, a chciałabym przynieść Wam dzisiaj trochę dobrej energii. Dajcie mi w ogóle znać, co u Was słychać, jak Wam minął dzień. Pogoda jest absolutnie przepiękna. My mieliśmy dzisiaj znajomych w gościach, więc noc miałam taką trochę zerwaną, ale nawet nie chodzi o to, że była nie wiadomo jaka impreza, tylko spaliśmy na sofie, na której pierwszy raz spaliśmy. Była potwornie twarda, więc spałam może 5 godzin i dodatkowo jeszcze wstałam bardzo wcześnie rano. Jeszcze byłam dzisiaj u rodziców, bo mój tata ma dzisiaj urodziny, więc po prostu dzień jest totalnie, ale to totalnie szalony. Poczekajcie, okej, to teraz widzę najnowsze komentarze. I tak, będziemy dzisiaj robić taki makijaż upiększający, natomiast wymyśliłam jedno takie ubarwienie tego makijażu, które być może Wam się przyda, ponieważ będzie to taka bardziej rozdymiona alternatywa dla kreski. O tyle fajna, że będzie można ją zrobić również na opadającej powiece i będzie można wykorzystać do niej kredkę i cień, więc wydaje mi się, że będzie trochę łatwiejsza niż liner. Widzę jedna osoba, że napisała, że nic nie słyszy, ale nikt chyba wcześniej tego nie napisał, więc możecie dać znać. A Ty, Dorotko, sprawdź, czy masz włączony dźwięk, bo ja przed chwilą nie miałam, też siebie nie słyszałam. Moja bluzka, słuchajcie, to jest w zasadzie sukienka, którą kupiłam w zeszły czwartek w Lumpeksie za 10 zł. Proszę bardzo, jest to mój nowy zakup, ale popełniłam jeden kardynalny błąd, a mianowicie byłam w tym Lumpeksie z mężem. Nigdy więcej do Lumpeksu z facetem, po prostu nigdy. A byłam z nim tam, ponieważ wymyślałam sobie odcinek, czyli haul z Lumpeksu. Udało mi się kupić tylko 3 rzeczy, więc uznałam, że na odcinek to jest zdecydowanie za mało, ale czas podczas zakupów z mężem, z facetem, był tak męczący dla mnie i dla niego, że powiedziałam sobie, że już nigdy, nigdy więcej. Tak, live będzie zapisany. Niektórzy piszą, że słychać mnie dobrze, drudzy piszą, że słabiej, więc myślę, że to kwestia być może Waszego internetu, ponieważ tylko kilka osób napisało, że słabo, więc może postarajcie się przemieścić w jakieś lepsze miejsce. No tak, ja zazwyczaj o 17, słuchajcie, nagrywam, wrzucam filmy, natomiast uznałam, że skoro robimy live, to fajnie byłoby Wam go pokazać w świetle dziennym, stąd też trochę wcześniejsza godzina. Moi drodzy, zaczniemy sobie od brwi. Przygotowałam na początek mydełko do brwi Brow Soap od Tune i jak dobrze pamiętacie, ja ostatnio bardzo naturalnie podkreślam moje brwi i właśnie w takiej stylizacji, w takim podkreśleniu dobrze się czuję. Możecie dać znać w komentarzach, czy Wy stawiacie na mocniejsze podkreślenie, czy też na coś delikatniejszego. Ja zdecydowanie na coś delikatniejszego w ostatnich czasach, więc nabieram sobie to mydełko na pędzelek i zaczynam wyczesywać włoski do góry i powiem Wam, że intensywne podkreślenie. O, chwila, bo ja miałam chwilowe. O, teraz chyba powinno być wszystko w porządku, ponieważ widzę się z powrotem. No powiem Wam, że jednak te live'y na YouTubie to jest dla mnie na razie totalna nowość. Minuta, dwie ustawień technicznych i wszystko będzie dobrze. Jak coś to mnie widać? Wiem, kochani, próbuję coś ustawić, no. Ale muszę zakończyć na razie. To może napiszę, że
No ja się widzę. No, ale... W takiej dosyć dziwnej... Moment, tylko jeszcze przetrę ten. Matko, jak mnie jest głupie, ja nigdy nie miałam... Poczekajcie. O! Ja śmiesznie wyglądam, naprawdę, jak tutaj wszystko staram się wyczyścić, ale wydaje mi się, że powinno być lepiej i wiele osób pisze, że jest lepiej, więc dajcie jeszcze mi minutkę tylko, zobaczymy, czy dobrze mnie teraz widać i słychać, ale mąż twierdzi, że powinno teraz być lepiej, zobaczymy, ale piszecie, że teraz jest ok, więc chyba tak będzie. No ja tutaj mam siebie samą w podglądzie na laptopie obok i ja siebie widzę dobrze, więc wydaje mi się, że teraz powinno być w porządku. Jest super. Łukaszku, gdyby ciebie nie było, to byłoby ciężko. O matku! Mam nadzieję, słuchajcie, że złe, dobrego początki. Wracajmy do makijażu, wracajmy do naszego live'a, ponieważ niezależnie od tego wszystkiego, co tutaj się technicznie wokół dzieje, to ja naprawdę zamierzam zrobić bardzo fajnego live'a i poprowadzić go najlepiej, jak się tylko da. Wracając do tematu. Zaczęłam sobie od podkreślenia moich brwi mydełkiem do stylizacji. Tune bardzo fajnie utrzymuje mi moje włoski i zobaczcie, że one są już na tyle podkreślone, na tyle ujarzmione, że one same w sobie wyglądają super, natomiast do dzisiejszego makijażu chciałabym trochę bardziej je podkreślić, więc podkreślę je jeszcze dodatkowo kredką do brwi z Benefitu Precisely My Brow Pencil i odrywam się do Waszych komentarzy. Jeżeli będą ulubieńcy, to powinny już być z górki. Dokładnie tak. O matko, i teraz znowu mi wszyscy piszą, że cicho słychać i że jest rozmazane. To ja się chyba zaraz, słuchajcie, poddam i zaproszę Was na Instagram, naprawdę. No i no, wiele osób pisze, że jest ok. Nie jest ok. Dobra, słuchajcie, na razie prowadzimy już. Mam nadzieję, że to wszystko się ustabilizuje. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o tą kredkę, przybliżę się trochę do Was. Nakładam ją w takiej naprawdę, naprawdę subtelnej ilości, ponieważ nie zależy mi na tym, żeby teraz nadać tym moim brwiom zbyt mocny i graficzny kształt, tylko na tym, żeby one cały czas wyglądały jak najbardziej delikatnie i łagodnie. Dobrze mnie słychać, bardzo się cieszę. Jest dobrze, nie odchodź. Nie będę odchodziła, słuchajcie, jestem. Trzeba powiedzieć, że trzeba ustawić. A właśnie, tutaj pamiętajcie, żeby ustawić sobie wyższą rozdzielczość. Tak samo jak oglądacie po prostu filmy na YouTubie, to tego live'a też warto jest ustawić na wyższą rozdzielczość, żebyście lepiej mnie widzieli i lepiej mnie słyszeli. O. I teraz sobie po prostu delikatnie dorysowuję te włoski. Wyczesuję szczoteczką ewentualny nadmiar. I zobaczcie, brwi są prawie gotowe. Jest ostro i głośno, to nie wina Gosi, trzeba zmienić sobie rozdzielczość na 720. Zapraszam serdecznie. No dobra, to już możemy chyba normalnie pogadać. Mam nadzieję, że już nie będziemy się dłużej skupiać na tych technicznych aspektach. Wszystko już wszyscy wiemy. Ustawiamy wysoką rozdzielczość i przechodzimy do naszego live'a. Myślę, że jak sama obejrzę tego live'a i zobaczę, ile to jest pomieszania z poplątaniem i ile rozmów o technicznych rzeczach, to sama nie będę mogła się odrzekać, aż przejdę do makijażu, więc do makijażu właśnie przechodzę i to już tak naprawdę na konkretnie. Jeżeli chodzi o moje brwi, słuchajcie, to nawet ostatnio sobie oglądałam jakieś takie swoje stare zdjęcia i zobaczyłam, że one przeszły naprawdę dużą metamorfozę. Kiedyś podkreślałam je znacznie bardziej wyraziście, tak naprawdę dając sobie jednocześnie mało luzu w tym makijażu, ponieważ wydawało mi się, że tylko kiedy te brwi są tak idealnie podkreślone, to wyglądają dobrze, ale często takie wyrównanie do najmniejszego włoska tych brwi sprawia, że one nie wyglądają do końca naturalnie i trochę przytłaczają twarz i makijaż. A na dzień dzisiejszy uważam, że brwi, które są nawet takie trochę niedoskonałe, po prostu sprawiają, że wyglądamy trochę młodziej, wyglądamy świeżej i wcale nie musimy trzymać się aż tak sztywnych ram makijażowych. Więc to samo zrobię teraz z drugiej strony. Ciekawa jestem bardzo, ile mi dzisiaj zajmie makijaż razem z Wami. W takich warunkach naprawdę szybkich ja robię sobie makijaż może około 15 minut. Ostatnio w ogóle nawet nie nakładam podkładu, słuchajcie, na moją twarz. Nakładam tylko trochę korektora, trochę pudru i jest to dla mnie po prostu wystarczające. Natomiast dzisiaj przygotowałam sobie mieszankę dwóch tanich podkładów, którą to poleciła mi jedna z Was jako coś niesamowicie wygładzającego i po prostu ekstra wyglądającego. I tą rzecz zamierzam z Wami przetestować, ponieważ jeden i drugi podkład lubię, jeden nawet bardzo lubię i ciekawa jestem tego, jak one będą ze sobą działały w konfiguracji wzajemnej. Zobaczcie, jaka fajna jest ta kredka. Ja w ogóle bardzo lubię ten odcień. To jest czwórka. Z brwiami, co zazwyczaj się najwięcej schodzi. I zaraz będziemy przechodzić do oka. Tutaj nawet chyba trochę, słuchajcie, za wysoko sobie podczesałam tą brew.
nie potrzebuję aż tak mocno wyczesanych, a warto byłoby przeczytać jeszcze kilka komentarzy. Ania pisze, kiedyś podkreślałam na inny kształt, teraz robisz proste, a kiedyś robiłaś większy łuk. Tak, słuchajcie, ja w ogóle sobie kilka włosków jeszcze wyrywam, dlatego że mam poczucie, że wtedy oczy są trochę bardziej uniesione, ponieważ moje powieki są takie naturalnie opadające i w ten sposób sobie trochę optycznie to podwyższam. Witam wszystkie osoby, które się pojawiają. W ogóle jestem w szoku, ile was tutaj jest, ile jest komentarzy. Cieszę się, że tak przybyliście. Witajcie, Gosiu, jak na ciebie patrzę, to mi zimno, bo leżę pod elektrycznym kocykiem i się grzeje. Ja też jestem ciepłolubna, aczkolwiek w tej chwili moja temperatura jest naprawdę w porządku. Jest Edytka, jak mi miło cię widzieć, ciebie też kochana, bardzo, bardzo miło. Joasia pisze, że też ma opadające powieki. Kiedyś uważałam, że to jest taka moja wada, że jest to mój minus, natomiast uważam, że na dzień dzisiejszy jest to mój plus. A na pewno w pracy makijażowej, dlatego że mogę dobrze przetestować kosmetyki i mogę też z wami dzielić się fajnymi technikami, które oko podnoszą, unoszą i które ukrywają niektóre mankamenty. Gdzie bohaterzy ostatniego odcinka? Przed chwilą jeden spał tutaj, a teraz śpi pod stołem, a drugi śpi w pokoju nagrań. Tak, hej wszystkim, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki tobie zaczęłam bawić się cieniami, bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Makijaż jest po to, żeby właśnie się nim bawić, eksperymentować, żeby szukać jak najfajniejszych dla siebie makijażowych rozwiązań i żebyśmy to my czuli się w nim dobrze. Pamiętajcie, to jest najważniejsza makijażowa zasada. Też panował kiedyś taki pogląd, że nie powinno się łączyć mocnego oka i ust, a ja zawsze odpowiadałam, że to zależy od osoby, od okoliczności, od tego, co danej osobie się podoba, ponieważ wszystko to tak naprawdę są gusta i guściki. No dobra, bo ja zaraz za mocą brwią wyjdę, może już wystarczy tych brwi. Renatka jest, cześć kochana. Ja obejrzę później, bo mi się nie chce zmieniać rozdzielczości, ten typ YouTube i nie mogę oglądać normalnie, może jak będzie później odtwarzać, to rozdzielczość zmieni mi się łaskawie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, zapraszam cię kochana nawet później. Kompletnie nie, pisze Małgosia, kompletnie nie umiem nakładać cieni na powiekę, wychodzi mi to bardzo nieudolnie. Nakupowałam paletek i będę musiała zabrać się do nauki. I w zasadzie Małgosia napisała tutaj bardzo ważną rzecz. Nie chodzi o samą paletę, oczywiście jak to będzie złej jakości paleta, to każdy będzie miał trudności, natomiast przede wszystkim chodzi o odpowiednie techniki, o odpowiednie narzędzia. Dzisiaj też będę wam trochę opowiadała o pędzlach, będę w ogóle opowiadała wam trochę o takich kosmetykach, o które często, ale to często mnie pytacie. Połączyłeś mi komentarze, to może będzie mi tak wygodniej. Super, dzięki Łukasze. Poczekajcie, postawię sobie jeszcze komentarze. Jestem dzisiaj nowicjuszem, więc wybaczcie mi te wszystkie rzeczy. I teraz przechodzimy do korektora. Nałożę sobie korektor Rimmel The Multitasker w odcieniu 040 Ivory. Bardzo lubię ten korektor. A nakładam go teraz na powiekę, ponieważ po pierwsze wyrównuje on takie żyłki i niedoskonałości, a po drugie będzie przedłużał trwałość cieni do powiek. W ogóle mam wrażenie, jakbym prowadziła dzisiaj naprawdę lekcję makijażu, ale chciałabym tym live'em też poodpowiadać naprawdę na wiele pytań, które zadajecie mi pod filmami. Często testuję nowości, testuję dla was jakieś produkty, o które prosicie, a ostatnio jakoś tak mało było okazji do tego, żeby poprowadzić z wami taką jakby mini lekcję makijażu, więc dzisiaj będę trochę opowiadała o technikach, o kosmetykach, o pędzlach, o życiu, ogólnie o wszystkim. Chciałabym, żebyście miło spędzili ze mną czas. To samo na drugą powiekę. Ja sobie zaparzyłam kawkę, wypiłam już nawet połowę, tak długo czekałam na to wszystko. Witaj Gosiu, uwielbiam twoje filmiki, bardzo mi miło kochana. Ja się czuję dzieckiem makijażowym Gosi i Maxi, wszystkiego mi nauczyły, pozdrawiam, bardzo mi miło kochana, też cię pozdrawiam. Gosiu, co myślisz o paletach Hean? Nie mam takiego ogólnego zdania jako o wszystkich paletkach Hean, ale na pewno jest kilka takich, które mi się sprawdziły i spokojnie da się tym pomalować. Maluję się, Gosiu, razem z tobą. Bardzo się cieszę, też uwielbiam ten korektor, a ja mam bardzo opadającą skórę na powiekach i nie mogę sobie z tym poradzić. Często jak ta skóra na powiece rzeczywiście jest tak naprawdę mocno opadająca, to już musiałabym indywidualnie zobaczyć, żeby coś tak móc więcej podpowiedzieć, poradzić. Natomiast wtedy dobrze sprawdza się tak zwana technika banana, czyli cieniowanie oka powyżej tej powieki ruchomej. Często końcówką jest załamanie powieki, końcówką tego cieniowania, a w tym wypadku jest to linia wyżej. Ale trochę ciężko jest mi to wytłumaczyć bez takiego namacalnego przykładu. O. Dobra.
Mamy przygotowaną powiekę. Co do makijażu, YouTube jest pełen porad, jak kontrolować twarz, by rysy twarzy wyostrzyć, wyszczupić, natomiast nigdy nie trafiłam na film, gdzie byłoby pokazane, jak bawiąc się światło cieniem złagodzić rysy. Też super pomysł. Małgosiu, twoje filmy naprawdę mnie motywują w tym ciężkim czasie. Bardzo się cieszę. Też serdecznie pozdrawiam. Mam paletkę Han, taką z kwiatami wiśni. Jest piękna, ale się mega osypuje i trzeba być ostrożnym. Gosiu, kiedy premiera nowego produktu Pariens? Jeszcze trochę, nakładając bazę, będę Wam teraz trochę opowiadała, co się u mnie dzieje prywatnie, a dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest wiele rzeczy, o których jeszcze nie wiecie, których nie widzieliście, no ale zapewne, jak możecie się domyślać, jesteśmy w ferworze pracy twórczej, jeżeli chodzi o nowe produkty. To będą takie cudowności, że nie mogę się po prostu doczekać, aż się zobaczycie. Jutro jesteśmy umówieni na spotkanie z naszą panią technolog, będziemy jeszcze doszlifowywać jeden kosmetyk. Nie mogę się wprost doczekać, no jak to zawsze ja, każdy mój kosmetyk to jest takie moje dziecko, więc ja już bez tych nowych, które niedługo zobaczycie, totalnie nie mogę żyć, ale no, na pewne rzeczy po prostu trzeba poczekać. Jedną kwestią jest to, że tworzenie takich fajnych kosmetyków, dobrych formuł po prostu trwa, ale drugą kwestią jest to, że chociażby na opakowania teraz naprawdę się długo czeka. Też mamy nadzieję na to, że będzie to jak najszybciej, ale takiego no, konkretnego terminu nie mogę jeszcze określić, ponieważ sami jeszcze czekamy, ale naprawdę dzieje się. I teraz nałożę sobie bazę Inglota. Ona nazywa się Eyeshadow Keeper i to jest moja ukochana baza. Sprawdza mi się naprawdę od wielu, wielu lat. Też polecam bazę Helen Easy Eyeshadow Blending Primer. No proszę, tutaj nawet nie kojarzy, nie używałam jej. I teraz tą bazę Inglota nakładam sobie na powiekę i będziemy przechodzić do kredki i pokażę Wam, jak zrobić tą kreskę, którą sobie dzisiaj wymyśliłam. Troszkę się do Was przysunę. A będzie live, będę w pracy, jeśli się uda, to przyjdę. Chyba nie rozumiem pytania, ale może nie jestem tak totalnie w rozmowie. Teraz będę sobie szkicowała kreskę, ale zobaczcie, sprawdzę tylko, czy mnie dobrze widać, naprawdę, naprawdę wysoko. I to tak wysoko, zobaczcie. I to nie będzie kreska, którą będę w ten sposób od razu łączyła, tylko jak się pewnie niektórzy z Was mogą domyślać, to będzie kreska, która będzie stanowiła fundament cieniowania oka. Czyli będzie to taka lekko rozdymiona wersja. Uważam, że naprawdę wyjątkowa, naprawdę niecodzienna i naprawdę podkreślająca charakter wielu, ale to wielu stylizacji. I tutaj jeszcze na tym etapie nie trzeba się tak strasznie męczyć z tym kształtem, ponieważ za chwilę tą kredkę będziemy rozcierać, natomiast na pewno to nie jest taki rodzaj pracy z kredką, w którym w ogóle nie trzeba dbać o tą precyzję, ponieważ jednak już wstępnie zaznaczamy sobie to, jak ta kreska będzie za chwilę wyglądała. Głos jest ok i wszystko. To zamiast malować się razem z Gosią, lecę po jakąś maseczkę i kawkę, ależ zapraszam serdecznie. Gosiu, jaki to był podkład matujący, który mąż kupił Ci na urodziny? To był Clarence, z tego co pamiętam, nowy. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to był Clarence. I teraz sięgam po mniejszy pędzelek, wybiorę coś fajnego. O, myślę, że nie, ten może być nie do końca. Troszkę za duży, ten wezmę sobie, troszeczkę mniejszy. Pędzelek Hulu Pro 83. I zobaczcie, będę sobie teraz tą kredkę rozmazywała. A Wy możecie mi w tym czasie, jak ja przechodzę do takiej bardziej precyzyjnej pracy, dać znać, co u Was słychać, jak Wy się czujecie, czy pogoda na Was lepiej wpływa. Na mnie zdecydowanie tak. Ja jestem takim typem człowieka, który po prostu uwielbia, kiedy świeci słońce. Nawet może być dla mnie chłodno, mi to tak bardzo nie przeszkadza, ale kiedy jest słonecznie, to od razu czuję się taka naładowana energetycznie, od razu czuję, że mi się po prostu chce żyć. Ja i tak staram się nie być osobą, której humor jest uzależniony od pogody, ale jednak kiedy jest tak dużo tych szarych, deszczowych dni, no to tak trochę ta energia siada, co byśmy nie robili, a kiedy świeci słońce, to naprawdę aż się chce dosłownie żyć. I teraz tym małym pędzelkiem, zobaczcie, rozmazuję sobie tą kreskę i za chwilkę przejdziemy do cienia. Także dzisiaj mamy taki lifting oka przy użyciu tylko kredki.
pochłania wszystkie promienie. U mnie jest słoneczko, ale po niedzielnym obiadzie najlepiej, obiedzie, przepraszam, najlepiej mi przed YouTube'em. Gosiu, przynajmniej zdradzi, czy będzie coś z kolorówki, czy z pielęgnacji. Nie mogę jeszcze tego zdradzić, ale mogę zdradzić, że pracujemy i nad jednym, i nad drugim. O, i myślę, że to już i tak dużo powiedziałam. I chodzi tutaj, słuchajcie, wracając do rozmazywania tej kreski, żebyście pozbyli się takiego graficznego kształtu tej linii, ale jednocześnie, żeby ona nie była taka nadmiernie rozmazana. I ona już teraz mi się bardzo, bardzo podoba. W końcu dziś astronomiczna wiosna, a nie jutro? 25? Nie, czy dzisiaj? A dzisiaj. A jutro kalendarzowa. W końcu dziś astronomiczna wiosna, gdy jest piękna pogoda, chce się wychodzić na spacery, coś porobić, a gdy jest ponuro, to mam spadek. A w ogóle, chyba za tydzień czasu, jeszcze będzie to przesunięcie czasu, więc w ogóle będzie jeszcze dłużej widno, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Kotki po raz pierwszy siedzą poza kuluarami. Sama jestem w szoku. Gosiu, wspominałaś o zmianie koloru włosów. Kiedy? W piątek najbliższy jestem umówiona. Wprost nie mogę się doczekać. No, najpierw na konsultację i zobaczymy, co z tego będzie, ponieważ jednak moje włosy są ciemne, a chciałabym rozjaśnić te końcówki i zobaczymy, czy to będzie odbarwianie, na ilu wizytach to się odbędzie, jak w ogóle to będzie wyglądało, ale po prostu nie mogę się doczekać i naprawdę mam ochotę coś trochę zmienić z moimi włosami. Adriana, leniwy wolny dzień, teraz piekę goferki dla moich chłopaków, to na pewno przy pyszności. A gdzie kotełki? Śpią. Tak, chciałabym zmienić kolor włosów na trochę jaśniejszy. I zanim jeszcze zrobię taką samą kreskę na drugiej powiece, to póki jeszcze ta kredka mi tak w 100% nie zastygła, to przejdę do wypełnienia jej cieniem i to też jest bardzo istotny etap tego makijażu, ponieważ wzmacniamy tą linię, ale jednocześnie nie nadajemy jej zbyt dużo ciężkości. I mam taki super pędzelek Blended, który ma numer 231. Zobaczcie, on wygląda w ten sposób. On jest płaskim pędzelkiem, dosyć niewielkich rozmiarów i on będzie fajny do takich precyzyjnych kształtów. I nabiorę sobie, który by tutaj kolor wybrać, ale chyba wezmę ten Untamed, bardzo go lubię. To jest moja w ogóle ukochana paletka z Huda Beauty, Naughty Nude. Na pewno wiecie, że jakiś czas temu Everline wypuściła paletę, która jest łudząco podobna właśnie do tej wersji. I też chętnie zapytam Was o zdanie, co Wy o tym myślicie, ponieważ ja nie mam do tego dobrego podejścia. Rozumiem pewnego rodzaju inspiracje, rozumiem pewnego rodzaju kolorystykę, ale aż takie podobieństwa w mojej ocenie po prostu nie są w porządku i ja uważam, że no, nie wygląda to dobrze, ale ciekawa jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Pisze Sara, zawsze kojarzyłaś mi się jako ciemnowłosa kobieta, ale to będzie przeskok. To prawda, aczkolwiek tutaj nasadę włosów chciałabym zostawić ciemną i po prostu rozjaśnić włosy na końcach, ponieważ kiedy miałabym włosy takie totalnie blond, to myślę, że w ogóle by mi nie pasowały. I teraz tym cieniem Untamed, czyli taką śliwką, wypełniam sobie tą kreskę. I to jest naprawdę super sposób na to, żeby ta kreska miała taki głębszy kształt, ale nie używam do tego fragmentu linera, ponieważ on nadałby zbyt graficzną linię w tym miejscu. A tak zobaczcie, jak to super wygląda. O, no i my tu gadu, a ja już mam kreskę na górnej powiece. Gosiu, mam problem z odbijaniem się tuszu pod brwiami. Jakiego bym tuszu nie użyła i jak dobrze nie przypudrowała łuku, to i tak się odbija. Co robić pomocy? Chciałam doradzić oczywiście przypudrowanie obszaru pod łukiem brwiowym, ale jeżeli to nie pomaga, to wydaje mi się, że trzeba byłoby znaleźć fajną maskarę, ponieważ ja w testach maskar zawsze pudruję obszar pod łukiem brwiowym, a niektóre i tak mi się odbijają, więc zwróciłabym tutaj uwagę na jakość tuszu do rzęs. Mi to nie przeszkadza, ale myślę, że firmy mogłyby, że to skopiowany jej produkt. Jest to także szansa dla kogoś, kogo nie stać na pierwotyp. Rozumiem. Tak, to sukienka. Zmiany są fajne. No dokładnie, jakoś tak mam wielką ochotę na zmianę na wiosnę, na wprowadzenie jakiejś świeżości i nowości. I teraz wyciągam sobie linię ku górze. Ostatnio dostaję od Was bardzo dużo zapytań. W komentarzach na YouTubie rzadziej, w wiadomościach prywatnych na Instagramie zdecydowanie częściej o to, jak radzić sobie ze stresem. I chciałam polecić Wam jedną rzecz, którą zaczęłam robić tak naprawdę od 2 tygodni. Nigdy w życiu się za to nie zabierałam, a przetestowałam i bardzo fajnie to na mnie wpływa, a mianowicie medytacja. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście.
Ja myślałam, że się do tego po prostu nie nadaje, bo ja jestem takim człowiekiem, wiecie, wszędzie mnie pełno, mam milion myśli naraz w głowie, milion pomysłów, a tutaj właśnie chodzi o to, żeby tak się naprawdę mentalnie wyciszyć. I znalazłam dwie medytacje. Jedna to jest po prostu 10-minutowe skupianie się na swoim oddechu i to, ile razy myśli uciekają wszędzie. Ja skupiając się na oddechu, jednocześnie jedę samochodem, robię zakupy, coś tam projektuję, myślę, milion spraw naraz. A chodzi tutaj o to, żeby jak najbardziej wracać do tego oddechu, żeby jak najbardziej wracać tymi myślami do tego spokojnego fragmentu dnia, w którym akurat się znajdujemy. I ważne jest to, żeby pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak zła i dobra medytacja. Z tego przynajmniej co czytałam, ponieważ ja nie jestem nauczycielem tej praktyki, tylko sama tego próbuję. Ale najgorsze, co można zrobić, to jest tak karcić się w myślach. Nie, ja jestem w ogóle do niczego, nie nadaję się do tego, nie jestem w stanie pomedytować, nie jestem w stanie tak po prostu się uspokoić, bo cały czas te myśli mi krążą. No właśnie nie, chodzi też o to, żeby umieć zauważyć, że te myśli cały czas płyną. I znalazłam sobie drugą medytację, która się nazywa skanowanie ciała. Wpisałam sobie po prostu na YouTubie i to jest taka medytacja, która trwa 30 minut mniej więcej. Są też krótsze, ale mi się podobała ta 30-minutowa. I ta pani takim miłym głosem mówi, że teraz się skupiamy na przykład na dolnym palcu u stopy, potem napięcie. Mnie to wprowadziło w stan tak długiego relaksu, że ja w ogóle prawie zasnęłam i to tak dobre 3 razy, a właśnie chodzi o to, żeby tutaj nie zasnąć. I takie pierwsze wrażenia z praktykowania medytacji są bardzo pozytywne u mnie. Ciekawa jestem, co Wy myślicie na ten temat, ale w tym całym chaosie, w tym całym stresującym świecie powrót do takiej chwili spokoju dla mnie bardzo szybko przyniósł takie wyciszające efekty, także super. Idę teraz do komentarzy, bo jestem bardzo ciekawa, co piszecie. Jakim jestem typem kolorystycznym, wiecie, ja nigdy tak strasznie, powiem szczerze, nie zwracam na to uwagi. Tak, medytacja wdzięczności z Gosią Mostowską jest rewelacyjna, a ja właśnie z Gosią Mostowską robiłam jogę na chyba chory kręgosłup, czy coś takiego. W każdym razie ona była taka na bóle kręgosłupa i była rewelacyjna. Bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobała. Więc jeżeli ta autorka ma w swoim portfolio jeszcze jakieś fajne medytacje, to też dziękuję za polecenie i chętnie sobie zobaczę. I teraz muszę się przez chwilę skupić, bo zrobienie jednej kreski nie jest takie trudne, ale zrobienie drugiej takiej samej, no już do nieco trudniejszych należy. Więc tutaj zdecydowanie muszę na chwilę się wyciszyć, o czym przed chwilą mówiłam. Mam tu pędzelek. Głośność fatalna. Kochana, sprawdź, czy masz w ustawieniach wysoką rozdzielczość. Tak samo jak oglądasz sobie jakieś filmiki, to tak samo tutaj ustaw, żebyś wszystko dobrze widziała i słyszała. I tym samym pędzelkiem. Fajnie zawsze jest to, jak mam troszeczkę tak pod pewnym kątem ustawioną głowę i ta kreska wygląda tak ładnie. Na wprost jest trochę gorzej, ale to jest kształt mojej powieki. Ja mam tutaj takie dosyć mocno wystające kości, które sprawiają, że niezależnie od tego, jak bardzo ja bym się starała, żeby zrobić tą kreskę tak najrówniej, jak się da na świecie, to ona i tak będzie się pod pewnym kątem załamywała. W tej chwili już to zaakceptowałam i tak mocno się tym nie przyjmuję, ale kiedyś zdecydowanie bardziej to zauważałam. Zdecydowanie bardziej brałam do siebie, kiedy ktoś mi na przykład pisał to w komentarzach, a chyba nie muszę Wam mówić, że komentarze w większości są super, ale czasami trafi się jakiś taki, który zostaje człowiekowi z tyłu głowy. Więc kiedyś zdecydowanie było to dla mnie większym kompleksem, większym problemem, ale dzisiaj już tak mocno się na tym nie koncentruję. I teraz to samo pędzelkiem. W ogóle super jest ten pędzelek do takiej precyzyjnej pracy. I zaraz przejdziemy do cienia. W normalnych warunkach szybciej bym robiła tą kreskę, zdecydowanie. Gosiu, jesteś bardzo miłą osobą, super się Ciebie ogląda i słucha. Bardzo mi miło, kochana. Jest mi niezwykle miło, jak to piszecie i bardzo jest mi miło, jak dostaję wiadomości albo komentarze o tym, że w ogóle czujecie się tutaj jak u koleżanki na kawie, ponieważ ja właśnie taką atmosferę chciałabym tutaj wprowadzać i sprawiać, że moi widzowie, którzy tutaj przychodzą, dowiadują się nie tylko o fajnych i ciekawych treściach makijażowych, ale również mogą po prostu miło spędzić czas i trochę się oderwać od codzienności. W takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I zaraz będzie się tutaj działo, bo wprowadzimy sobie trochę błysku, jak tylko uporam się z wprowadzeniem koloru do kreski.
I teraz Antant. Ja sobie obiecałam na dzisiejszym live'ie na YouTubie, jako że to jest mój pierwszy live na YouTubie, że będę naprawdę starała się jak najbardziej precyzyjnie pracować z tym makijażem, ponieważ jak robię live na Instagramie, to często tak dużo mówię, dzisiaj też mam wrażenie, że strasznie dużo mówię, ale też od tego jest spotkanie na live, ale często tak duże omawianie danego aspektu makijażowego nie sprzyja precyzji, jeżeli chodzi o wykonywanie makijażu, więc dzisiaj sobie obiecałam, że naprawdę będę mocno się skupiała na tej precyzji. Jeszcze wymyślałam sobie makijaż, który tej precyzji wymaga bardziej niż zwykle. O, ale powiem Wam, nawet w takim jednoczesnym opisywaniu nie jest źle. I też dzisiaj uznałam, że spotkanie na live, na YouTubie będzie fajną okazją do takiego spotkania na żywo dla osób, które nie mają Instagrama, ponieważ czasami jednak dostaję takie wiadomości, że odbył się live na Instagramie i ktoś przegapił, bo właśnie Instagrama nie ma, a tutaj on jest dostępny dla wszystkich, zarówno w tej chwili, jak również później, bo oczywiście będzie zapisany. No dobra, spojrzę sobie na wprost. Ale jest naprawdę nieźle. Ale mi się ten kolor podoba, tego fioletu, jest po prostu super. Czy będziesz testować nową Nataszę Denone? Ponoć jest świetna. A napisz mi, kochana, o którą chodzi, bo nie widziałam nowej palety Nataszy Denone. Mam kilka jej palet i uważam, że są naprawdę bardzo fajne. Ale nie uważam, że to jest coś, bez czego bym nie mogła żyć, a jednak cena jest naprawdę, naprawdę wysoka. Gosiu, cieszę się, że też lubisz zaglądnąć czasem do lumpeksu, ja to uwielbiam, a jeszcze jak znajdę jakąś perełkę, to już w ogóle uwielbiam Cię oglądać. Ostatnio się przekonałam, bo jakoś do tej pory nie po drodze było mi z lumpeksami, bardzo szybko się denerwowałam, bardzo szybko wiewiły mi ręce, miałam dosyć i chciałam jak najszybciej się wydostać z tego miejsca, a tak się teraz nastawiłam psychicznie i wydaje mi się, że fajny lumpeks odkryłam, że uznałam, że muszę, ale to muszę po prostu znaleźć coś i bez niczego nie wychodzę, nie wyjdę z pustymi rękami i proszę bardzo. Dobra, zrobię jeszcze minimalną kreskę kredką, żeby wyrównać sobie linię rzęs. I będziemy przechodzić do pigmentu, a mam trochę fajnych pigmentów, o które też mnie pytaliście. A dzisiaj chciałabym, żeby troszeczkę więcej się działo bardziej w takim kreatywnym, powiedzmy, makijażu, ale jednocześnie nadal bardzo użytkowym. Możecie mi też napisać, czy lubicie oglądać takie głupoty jak Hotel Paradise. Ja się przyznam, że lubię. Naprawdę. Wiem, jak to brzmi, ale obejrzenie sobie wieczorem, na koniec dnia, trochę palmy, trochę słońca, trochę morza, naprawdę poprawia mi humor. Ale oczywiście Ślub od pierwszego wejrzenia to jest mój must have. Dajcie znać koniecznie, czy oglądacie, co sądzicie. Chętnie sobie podyskutuję z Wami na ten temat, bo nie mam z kim o tym rozmawiać, ponieważ w moim otoczeniu, w mojej rodzinie prawie nikt tego nie ogląda. A ja oglądam i chciałabym z kimś wymienić te ploteczki. I o tym, co sądzicie na temat par, też się chętnie dowiem. Wypełniając jednocześnie kreskę. Gosiu, czy testowałaś paletę Daniela Sobieśniewskiego Kobo Simplicity is Beauty? Ja mam ją od jakichś 2 miesięcy i jeszcze jej nie dotknęłam. Wstyd się przyznać, jest po prostu przepiękna, ale jakoś tak nie miałam okazji do tego, żeby zabrać się za test tej palety, że aż mi głupio, a wiem, że bardzo dużo osób polubiło tą paletę, więc pewnie jest super. Ja w ogóle bardzo lubię Daniela, jak się zapewne spodziewacie. Był ostatnio na moim kanale, więc nie spodziewałabym się po Danielu czegoś, co nie byłoby super, jeżeli chodzi o jakość, ale przyznaję, że ja osobiście jeszcze tej palety nie testowałam. Ale super kolor! Też oglądam Ślub od pierwszego wejrzenia, mój taki guilty pleasure, mój dokładnie tak samo, dokładnie. Ślub od pierwszego wejrzenia obowiązkowo, pewnie Śluby najlepsze. Tego sezonu Hotelu jeszcze nie zaczęłam, tamta, Jezu, mnie też strasznie zraziła, tamta edycja była okropna, naprawdę była wyjątkowo negatywna i zamiast jakoś tak miałam poczucie się oderwać, to akurat w tej ostatniej się tylko denerwowałam i często omijałam kilka odcinków, bo jakoś tak ci uczestnicy wydawało mi się, że mają tyle w sobie jakiejś takiej agresji, negatywnej energii, że naprawdę mi się nie chciało tego oglądać, ale z drugiej strony widzimy tylko jakieś
urywek, fragment czegoś, co telewizja chce, żebyśmy zobaczyli, więc nie ma też co aż tak temu ufać i opierać swojej opinii na tym, no ale jednak rzeczywiście przyznaję, że ta poprzednia edycja i mnie zraziła. Mnie do oglądania ślubu od pierwszego wejrzenia zachęcił mąż, więc mamy co tu komentować. No to powiedzcie, która para jest waszą ulubioną. Ja chyba najbardziej żyję ostatnio tą parą, która jako ostatnia, jak to powiedzieć, wzięła ślub, chciałam powiedzieć, wyszła za siebie, ale to chyba nie najlepsze określenie, czyli to jest Adam chyba i Patrycja, tak, tak z tego co pamiętam. I widziałam to emocjonalne wejście Patrycji do tego urzędu, kiedy to jej wujek, jak ją odprowadzając, ich chyba siostra czy kuzynka, bardzo musieli ją uspokajać, ponieważ tam wręcz łzy, emocje do tego doszły, do tego wszystkiego. I myślałam, że ona tam nie wejdzie, a jednak weszła. Ten Adam wydaje się taki naprawdę w porządku facet. W szoku byłam, że były tylko trzy osoby. Jakieś takie to było trochę z jednej strony smutne dla mnie, że w tak ważnym dniu nikt z rodziny, nie wiem, kolega, przyjaciele, znajomi nie czuli, że to jest na tyle ważny dzień, żeby się pokazać. Ale znowu, tutaj jest wiele tak zwanych ale, czyli ale telewizja. Może nie każdy chce się znaleźć nagle w telewizji, ale... Czyli może nie mieli zbyt dużego kontaktu, i ale polegający na tym, że nie każdy musi mieć wesele na 50 czy 100 osób, żeby czuć się szczęśliwym, więc naprawdę bardzo trudno to ocenić, jak się tam nie było i jak się nie zna tych uczestników, jak nie wie się, co za tym wszystkim stoi, no ale oczywiście ogląda mi się to naprawdę fascynująco. Ja uwielbiam Miłość jest ślepa, to tego nie oglądałam. A ja go maluję się razem z tobą, jakoś mi to idzie lepiej, bo patrzę, jak ty to robisz. Trzymam kciuki, Efciu, żeby to był po prostu jak najlepszy efekt. Czy będziesz testować kosmetyki z Douglas 123, a jest coś ciekawego? Jeśli tak, to napiszcie, to jestem jak najbardziej otwarta. Wiedziałam, że ktoś zada mi to pytanie. Cześć Gosiu, ponieważ jestem wielką fanką perfum i kolekcjonuję je, jestem ciekawa Twoich zapachów. No to teraz Justynko Cię zaskoczę, ponieważ przygotowałam trzy moje ulubione zapachy, bo zawsze dostaję o to zapytania i nigdy nie jestem przygotowana, nigdy tych zapachów nie mam ze sobą i powiedziałam sobie, że dzisiaj musi się to zmienić i pokażę Wam takie moje trzy ulubione zapachy. Tylko pamiętajcie, że ja jestem od tych kadzidłowych zapachów, naprawdę mocnych, naprawdę ciągnących się. Ja często mówię, że to są zapachy arabskie, czyli takie nawet trochę duszące. Myślę, że nie każdy lubi tego typu nuty zapachowe, nie każdy z takimi czuje się dobrze. Nawet ja czasami w ciągu dnia czuję się troszeczkę zbyt intensywnie z takim zapachem, ale wtedy po prostu sobie tego typu nuty zapachowe przełamuję czymś delikatniejszym, czymś świeższym. I lubię kropić się jednocześnie kilkoma zapachami i uzyskiwać tym samym jakieś takie swoje ulubione mieszanki. I już Wam pokazuję te moje zapachy. No, ale nawet mi te kreski wyszły na szczęście. A zatem, pierwszy zapach, który się wyjątkowo pięknie nazywa, to House of Oud. Kupiłam go, ponieważ spodobał mi się on niesamowicie w jednej z perfumerii niszowych. I pamiętam, że tam kosztował chyba około 800 zł w ogóle. Perfumy niszowe mają to do siebie, że są drogie, ale ja je lubię za to, że one są o wiele bardziej wydajne niż takie zwykłe perfumy, które się tak szybko, przynajmniej na mnie, ulatniają, że tak naprawdę okazuje się, że wcale ta wartość nie jest wyższa, bo wystarczy jedno, dwa psiknięcia i zapach ciągnie się za nami przez cały dzień i takie perfumy starczają mi o wiele, wiele dłużej. I pamiętam, że zachwyciłam się po prostu tym zapachem i znalazłam je w internecie za chyba 300 zł, nawet w chwili się nie wahałam. Jeżeli zastanawiacie się, czy one tak samo pachną, czy są trwałe, to zdecydowanie są. Uwielbiam je. To jest taki zapach ciemny, kadzidłowy, trochę drewniany, trochę słodki. I one są o tyle fajne, że zamyka się je w ten sposób, ale stawia się je tak, więc one wręcz są dla mnie taką ozdobą łazienki. Są fantastyczne. Drugi zapach, który bardzo lubię, to też jest zapach niszowy i co ciekawe, używamy go razem z moim mężem, bo on jest bardzo ciężki, ale moim zdaniem nie do końca określony, czy to jest zapach męski, czy to jest zapach damski, na każdym pachnie inaczej. I to jest zapach African Leather. To jest tak wyjątkowy zapach. On sprawia, że od razu się tak czujemy. On jest też ciężki, ale on ma w sobie coś takiego jakby trochę imbirowego, trochę miętowego. On jest, jakby to powiedzieć, może jest nawet minimalnie świeższy niż zapach House of Oud, ale też jest bardzo taki ciągnący się, bardzo elegancki, bardzo wyrafinowany i on wręcz nas, powiedziałabym, że ubiera. I trzeci zapach, który kocham, ale który już jest właśnie o wiele, wiele mniej trwały, to jest zapach Jo Malone Velvet Rose and Oud.
kocham te perfumy, kocham ten zapach, ale nienawidzę tego, że jest taki nietrwały. Lubię go właśnie mieszać z tymi zapachami i sprawiać, że one są troszeczkę bardziej delikatne, troszeczkę bardziej lotne. Sam mam wrażenie, że je ulatnię po 15 minutach, ale ze względu na tą nutę zapachową chciałam Wam go pokazać. Może na kimś innym będą trzymały się lepiej. Ja zdecydowanie uwielbiam go łączyć. Gosiu, ja polecam Tobie i Twojemu mężowi Tom Ford Lost Cherry. O, dziękuję bardzo za polecenie. Próbowałaś perfumy z Amouche, chyba dobrze czytam. Polecam chociaż wypróbować. Nie próbowałam, ale chętnie sobie zobaczę. Kotek się pokazał w tle, wiedziałam, że na pewno będzie. Tak, live będzie zapisany. Dokładnie, moje ulubione perfumy. Dzisiaj oczywiście jest ich więcej, ale dzisiaj postanowiłam przynieść dla Was takie trzy, których używam najczęściej. I teraz przejdziemy sobie, moi mili, do pigmentów. Przygotowałam pigmenty z Claire Blanc, o które też ostatnio pytacie i jak widzimy muszę jak najszybciej je nałożyć, bo zaczyna mi się odbijać cień, to jest normalne, bo nie mam tutaj nic oprócz korektora i bazy, więc muszę czymś tą przestrzeń wypełnić. I chciałabym, żeby to nie był jakiś taki super ciemny kolor, ale może coś takiego super fajnego. Czy będzie odcinek o samych pędzlach? Madziu, powiem szczerze, że raczej nie planuję takiego odcinka, dlatego że ja używam naprawdę w zdecydowanej większości tych samych pędzli, ponieważ mam swoich ulubieńców od lat, ale ja kilka miesięcy temu robiłam Get Ready, gdzie w tytule jest napisane moje ulubione pędzle i tam jest przekrój właśnie przez tych moich ulubieńców pędzlowych, więc bardzo Cię zapraszam do tego, żebyś sobie tam zobaczyła. O kurczę, jaki niebieski, zobaczcie, Navy Blue. No fajne, ale chyba trochę za intensywne, co? Poczekajcie, ale nie chowam go jeszcze, bo on naprawdę fajnie wygląda, może Wam się spodoba. Tutaj mamy Blue Heather, to będzie delikatniejszy. Pink Flash, no ten może być niezły, możecie mi pomóc zaraz zadecydować. Just Peach, to tak mi słabo by pasował do tego koloru. Honey, też chyba troszkę za ciemny. Tak, dokładnie, zgłodniał. Possibly Pink, może być, ale chyba trochę za delikatny. Jakoś teraz, słuchajcie, nabrałam ochotę na ten Navy Blue, ale nie wiem, czy nie przesadziłam. Golden Nude to znam i uwielbiam. I mamy jeszcze Pink Flash, który też by pasował. Możecie pomóc mi wybrać. Albo bardzo intensywny, zobaczcie, kobalt, czyli Navy Blue. W zasadzie to nawet zrobię Wam słoty na dłoni, żebyście lepiej widzieli. Gosiu, jakieś większe oczy z tą kreską. Dokładnie. Ona ma właściwości nie tylko liftingujące, ale i powiększające. Tak wygląda Navy Blue. Zrobię go tak. Jednocześnie patrząc w podgląd, jak mi wychodzi to słoczowanie. Drugi, ale mi się podoba ten Navy Blue. A, może tak zrobimy. Tak, używam jeszcze podkładu Truskin, tylko zdecydowanie rzadziej, bo ostatnio albo w ogóle nie nakładam podkładu. Tak lubię swoją cerę. Albo nakładam coś bardzo, bardzo delikatnego. Catrice ma na dzień dzisiejszy dla mnie troszeczkę za mocny pigment. Tutaj coś zdecydowanie delikatniejszego, czyli Pink Flash. Obok, zobaczcie, też śliczny kolor, ale taki no już delikatny. Wiedziałam, że będziecie chcieli Blue, czyli coś takiego mocnego. To już nawet ostatniego nie będę pokazywać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będę miała mocny bardzo makijaż, mimo że raczej takiego nie zakładałam. Ale właśnie to jest urok live'ów, że wiele może się wydarzyć. Jak szaleć, to szaleć. Dokładnie, jestem tego samego zdania. Tylko poczekajcie, powycieram, bo narobiłam tutaj trochę tymi pigmentami. Łyk kawy za Wasze zdrowie i nakładamy ten piękny kobalt. Tak, proskiniał też jest naprawdę piękny. Zobaczę tylko, czy mam jeszcze tutaj lepkość z tej bazy, ale mam. W ogóle z bazami warto jest pamiętać o tym, żeby nie przesadzać z ilością, dlatego że kiedy tej bazy mamy za dużo, to ona może przekornie sprawić, że te pigmenty będą wyglądały na takie zgrudkowane i zabierą nam świeżość. Więc najpierw sobie wklepię ten pigment palcem. O, kochana, Marga Eska, kanał 60+, witam Cię, moja miła, serdecznie. Zerknijcie koniecznie na ten kanał Kobiety Dojrzałej, która pokazuje swoją pasję, makijaże, uwielbiam i ściskam gorąco. I teraz palcem wklepię sobie ten pigment. Chciałam powiedzieć, że pierwszy raz w życiu go nakładam razem z Wami, ale piękny kolor. I to jestem właśnie ja. Chciałam, żeby kreska dominowała w moim dzisiejszym makijażu, a nałożyłam sobie tak ciemny pigment, że zaraz się
skończę na tym, że tej kreski już niewiele co będzie widać, więc najpierw będę wzmacniać. Ale do odważnych świat należy. Nie przepadam za niebieskimi pigmentami, bo nie pasują do moich brązowych oczu, ale w tym kolorze się zakochałam. No jest prześliczny, muszę to przyznać, jest naprawdę prześliczny. Ja się tutaj teraz załatwiłam, bo zamiast zrobić to szybko, łatwo i przyjemnie, to teraz będę musiała się podwójnie skupić na tym, żeby ładnie tutaj wprowadzić ten pigment, ale damy radę. Wygląda naprawdę super i uważam, że nawet pasuje do mojej bardzo prostej stylizacji w dniu dzisiejszym. Gosiu, po jakim czasie nakładasz cienie na bazę Inglota? W sensie na przykład na bazie ze Smashboxa jest, uwaga, to nie wiem o co chodzi z bazą Smashboxa, ale na Inglota dosyć długo można pracować. Ona nie zastyga tak od razu i jest naprawdę mocno plastyczna. No to zobaczcie, z jakim ja makijażem dzisiaj skończę. Ale podoba mi się. To może jeszcze męża na spacer namówię dzisiaj w takim makijażu. A myślałam, że patrzysz tam. Tak, siedzi z tobą? No, to jakbyście się zastanawiali, gdzie jest mój kotek, to oczywiście jest z nami. Nie no, kolor jest cudowny, piękny. Navy blue. Zmienię tylko pędzelek na mniejszy. I teraz może pędzelek Agnieszki Janoszki 07. Agnieszkę bardzo serdecznie pozdrawiam, pędzle są cudowne. I tym pędzelkiem będę sobie jeszcze dopracowywała te krawędzie, zgodnie z moją obietnicą i założeniem, że naprawdę dzisiaj będę precyzyjnie pracowała. No podoba mi się, nie powiem. Gosiu, gdy cienie opadają pod oczy, ale jak się przygotował osypkę, a i tak się przykleił, co robić w takim wypadku? Zmyć makijaż, czy da się odratować? Zależy, jak ciemny był ten cień, który się osypał, bo jak będzie taki jak mój, to raczej nie da się tego odratować. Ale jak będzie delikatniejszy, to myślę, że się uda. Ale jak widać na załączonym obrazku, ja preferuję jednak pracę z niepomalowaną jeszcze powieką i skórą, bo w ten sposób mogę sobie wszystko usunąć, jeżeli zajdzie taka potrzeba. I teraz wklepię sobie ewentualne korektor, który mi się zebrał i przechodzimy do pigmentu na drugie oko. Nie no, super to wygląda. Oj, dawno nie miałam niebieskiego na moich oczach, naprawdę. Gosiu, czy będzie może test kosmetyków Kylie Cosmetics, zwłaszcza pudru i żelu do brwi? Przyznam szczerze, że przeszło mi to przez myśl przez chwilę, bo chyba z tego co kojarzę, to one się pojawiły teraz w Douglasie w Polsce. Tylko jakoś tak nie jestem przekonana, bo wydaje mi się, że w Stanach tyle osób już zrecenzowało te kosmetyki, że jest tyle filmów na ten temat, że nie wiem, czy to w ogóle byłoby jeszcze interesujące. Nie wiem, jakoś tak mam, powiem szczerze, że mieszane uczucia co do testu tych kosmetyków, ale no nie mówię nie, ja nigdy nie mówię nie, ale jakiegoś takiego wielkiego przekonania co do tego tematu nie mam. Tak, kolor jest naprawdę przepiękny. Będzie wyglądał lepiej, jak zrobimy oczywiście cerę i rzęsy, ale jest zdecydowanie efektowny. No nawet bym powiedziała, że się nie mogę doczekać tych cieni. Czy słyszałaś o nowej palecie Too Faced Born This Way? Ma wyjść latem? No proszę, powiem szczerze, że nie słyszałam. Nawet Born This Way mam tutaj ze sobą, bo to jest jedna z moich naprawdę ukochanych palet cieni do powiek. Ciekawa jestem, co wymyślą. Czy to będzie nadal taka totalnie nudowa wersja, czy jednak z jakimś tam podkręceniem, czy coś ciekawego dołożą, czy będzie to inna formulacja. No ciekawa jestem. Gosiu, czy testowałaś może podkład Shiseido Radiant Lifting? Dostałam kiedyś próbkę w Douglasie i bardzo podobała mi się formuła. Zdecydowanie lżejsza niż tradycyjny Shiseido Self Refreshing. Nie testowałam, ale jeżeli formuła jest lekka, to też dobrze, że mówisz, bo ja bardzo lubię takie formuły, to też sobie chętnie zwrócę na niego uwagę. Gosiu, czy wrócisz jeszcze do studia? Na pewno będą jakieś filmy w studio, ale muszę powiedzieć, że tak bardzo spodobało mi się ostatnio nagrywanie tutaj w świetle dziennym. Tak wiele osób pisze w komentarzach, że podoba Wam się ten taki bardziej naturalny anturaż, że podoba Wam się natura tego wszystkiego, że podoba Wam się to, że pokazuje się w świetle dziennym, że nie wiem, czy to będzie w takiej najbliższej przyszłości. Trudno jest mi powiedzieć, ponieważ tutaj wiele rzeczy u mnie dzieje się naprawdę spontanicznie. Aczkolwiek przyznaję, że bardzo dobrze i bardzo przyjemnie mi się nagrywa właśnie w tym świetle dziennym. To samo z tej strony.
I zaraz będziemy się rzęsować, że tak powiem. Ale ten pigment, uważam, to był dzisiaj strzał w dziesiątkę. Kreski, na którą tyle się męczyłam, już prawie nie widać. Ale powiedzmy, że nie szkodzi. I że pigment tu wynagradza. Czy możesz polecić jakieś super ekstra palety do 100 zł, ale trochę za mało zmiennych mam, bo nie wiem jaka kolorystyka, co lubisz, jaka pigmentacja i tak dalej. Bardzo ciężko na takie ogólne pytanie odpowiedzieć. I teraz jeszcze troszeczkę sobie rozmażę tutaj krawędzie. Nałożymy coś jaśniejszego na wewnętrzny kącik oka i przejdziemy do rzęs. W domciu jest super, bardzo się cieszę. Mam taki kolor na paznokciach, w sensie, że niebieski, czy w sensie, że taki jak ja? Także live na YouTubie powiem Wam o wiele cięższe zadanie niż na Instagramie. Nie spodziewałam się. A ja jestem osobą, która się nie cierpi spóźniać, ale nie lubię też przychodzić za wcześnie. Nie. Ja jestem bardzo punktualna, może 5 minut wcześniej, ale nigdy nie byłam takim typem osoby, która na przykład idąc do fryzjera, przychodzi pół godziny wcześniej. Sama nie przypadałam za tym, jak ktoś do mnie przychodził za wcześnie, na przykład na szkolenie z makijażu albo na makijaż, bo mając cały dzień wypełniony bardzo punktualnie pracą, kiedy ktoś przychodził za wcześnie, to należało już tą osobą się zająć, a człowiek się często nie mógł rozdwoić, więc u mnie punktualność to jest taka cecha, którą mam wręcz wrodzoną. I to, że dzisiaj spóźniłam się na live'a, jakoś tak mówię, nie, pierwszy live już spóźniono, ale i tak jakoś tak miarę na luzie do tego podeszłam. W takim makijażu to ja Ciebie, Gosiu, jeszcze nie widziałam. No ja sama siebie jeszcze nie widziałam w takim, ale do odważnych świat należy. Tylko tutaj już tą kreskę, słuchajcie, muszę koniecznie trochę poprawić, dlatego, że ten kobalt jest zbyt wyrazisty. A tak to będzie lepiej. Hej, hej, czy używałaś palet Max? No masz zdanie na ich temat? Pozdrawiam Cię. Mam kilka paletek. Powiem szczerze, że to są naprawdę fajne cienie. Błyski są bardzo, bardzo intensywne, więc to już jest kwestia gustu i tego, czy dana rzecz komuś się podoba. Ale uważam, że to są jak najbardziej dobrej jakości cienie. Gosia, czy wrócisz do wrzucania dwóch filmów tygodniowo? Powiem szczerze, że bardzo, bardzo byłoby mi trudno nagrywać teraz dwa filmy w tygodniu. Muszę Wam również przyznać, że mi w ogóle ostatnio ciężko jest nawet jeden film w tygodniu wrzucać, bo mam tyle obowiązków, takich przyjemnych. Jestem w ciągu tygodnia na tylu spotkaniach, na tylu burzach mózgu, na tylu takich kreatywnych rozmowach, że nie starcza mi czasu na cokolwiek, więc i tak powiedziałam sobie, że jeden film w tygodniu to jest naprawdę coś, co chciałabym utrzymać, ale dwa filmy w tygodniu przy prowadzeniu jednoczesnym firmy makijażowej to już jest coś po prostu dla mnie nie do zrobienia. Jest mi oczywiście niezwykle miło, że się pytacie i chcielibyście, żeby coś takiego było. Wiem, że przyzwyczaiłam przez te lata do takiego standardu, że zawsze te dwa filmy w tygodniu były, ale nawet poza prowadzeniem firmy, kiedy jeszcze jej nie miałam, to muszę Wam powiedzieć, że dwa filmy w tygodniu to był jeden wielki maraton, naprawdę, znacie mnie, ja te filmy przygotowuję naprawdę z serca, naprawdę z pasji i nigdy nie chciałam rzucać tak zwanych byle jakich tematów, tylko chciałam, żeby one były ciekawe, żeby one były dopracowane, żeby one były naprawdę wypełnione ciekawymi kosmetykami. I to był po prostu jeden wielki wir tygodniowy. Najpierw poszukiwanie tych kosmetyków, potem zastanawianie się nad tym tematem, albo odwrotnie, potem nagrywanie, potem montowanie, odpowiadanie na komentarze, ponieważ ja bardzo cenię i szanuję moich widzów, więc zawsze byłam z nimi i jestem w stałym kontakcie, więc dwa filmy w tygodniu to jest naprawdę, naprawdę dużo, nawet jak się nie prowadzi firmy makijażowej, a makijażowej, kosmetycznej, więc w danym stanie, w jakim jestem, nie jest to możliwe, bardzo mi miło, ale jeden film w tygodniu to i tak jest coś, co chciałabym naprawdę utrzymać. Zaraz dojmę ten osyp spod oka i będzie to lepiej wyglądało. Bardzo podobały mi się filmy, w których wykonywałaś makijaż na gościach, na przykład odcinek z Twoją mamą i teściową. Może zgodzą się na małą powtórkę, uwielbiam obie mamy. Muszę przyznać, że też uwielbiam takie odcinki. I nawet myślałam ostatnio o tym, żeby zaprosić jakiegoś gościa, więc myślę, że coś takiego się pojawi. Nie wiem jeszcze kogo, ale na pewno coś takiego będzie. Jest Madzia. Gosiu, kochana, zaspałam na live, ale dobrze, że jesteś, kochana.
Gosiu, czy możesz polecić jakiś podkład do suchej naczynkowej cery, najlepiej kryjący? Podkład to jest bardzo indywidualna sprawa, wymagająca testów i wymagająca po prostu sprawdzenia, co na danej skórze dobrze leży, ale tutaj w takim wypadku po prostu stawiałabym na takie podkłady, które rzeczywiście mają to krycie, ale które nie dają takiego wysuszenia i zbyt mocno zastygającego efektu. I pomyślałam sobie w pierwszej chwili o Armani Luminous Skin, który ładnie tą skórę rozświetla, ale bez takich nadmiernie drobinowych wykończeń. A drugi, o którym pomyślałam, to jest Dermacol Matte Control. I niech ta nazwa nie zmyli, bo on właśnie ma mało matujące wykończenie, a bardziej takie kremowo-gumkowe i ma super krycie. Uwielbiam go, więc wydaje mi się, że on mógłby z takich bardziej przystępnych cenowo propozycji się sprawdzić. Gosia, jaki bronzer jest Twoim ulubionym? Powiem szczerze, że nie mam takiego jednego bronzera, za którym bym totalnie przepadała, ale po prostu jeżeli chodzi o bronzery, to ja bardzo lubię takie, które łatwo się aplikują i które nie mają takich skrajnych kolorów, ani pomarańczowego, ani takiego nadmiernie fioletowo-szarego, więc ogólnie takiego totalnego ulubieńca, bez którego bym nie mogła żyć, na ten moment nie mam, ale zdecydowanie lubię takie bronzery, które są łatwe i przyjemne w aplikacji. No dobra, kreska jest almost ready, jeszcze tutaj od dołu troszeczkę sobie ją rozmażę i już będziemy podczyszczać ten makijaż, rozświetlać wewnętrzny kącik oka i robić rzęsiory. Gosiu, czy jeszcze zaśpiewamy kiedyś na live? Słuchajcie, myślę, że tak, ale ja na pewno nie zrobię tego sama, bo ja nie jestem profesjonalistką, nie umiem śpiewać tak jak profesjonaliści, robię to czasami tak z przyjemności, więc jak będzie ze mną Patryk albo Sara, to na pewno, bo oni są super, ale sama to się nie dam namówić, bo się nie chcę skompromitować po prostu. Okej. I teraz jeszcze jedna mała rzecz, czyli podczyszczenie tego makijażu cielistym cieniem. O. Żeby ta linia wyglądała lepiej i już przechodzimy dalej. O, zobaczcie, ile daje cielisty cień. Dla mnie on jest jak sól do potrawy. Niby potrawa istnieje bez soli, ale jest jakaś taka bezbarwna. I dla mnie makijaż bez podczyszczenia cielistym cieniem też jest jakiś taki, może nie tyle bezbarwny, ale troszeczkę nieprecyzyjny. Dobra, rozświetlę tym samym cieniem wewnętrzny kącik oka i przechodzimy dalej. Czy masz jakiś plan, jakie produkty w Twoim sklepie będą pojawiać się kolejno, kiedy pojawi się jakaś kolorówka? Czy możesz zdradzać takie rzeczy? Powiem Wam tak, ja wielu rzeczy nie zdradzam, bo wtedy zdradziłabym po prostu niespodziankę, a ja lubię niespodzianki. Jeżeli chodzi o rzeczy, jakie będą pojawiały się w sklepie, my nie określamy tak dokładnie terminu, ponieważ tak jak mówiłam we wcześniejszej części tego live'a, wiele rzeczy po prostu jest niezależnych od nas, czyli na przykład opakowania, na które się czeka, więc pomimo tego, że my już z niektórymi wspaniałymi produktami jesteśmy, że tak powiem, na gotowo, to jeszcze czekamy na opakowania, więc kolejność zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, zobaczymy, jak te opakowania będą przychodzić, ale naprawdę nie mogę się doczekać, aż to zobaczycie i muszę już w tym momencie przestać o tym mówić i zrobić sobie rzęsy. Bo zaraz powiem za dużo, wiecie o co chodzi. I teraz. Wiele osób się pytało o ten tusz Bourjois brązowy. Uważam, że jest naprawdę fantastyczny. Poza tym, że troszeczkę na początku skleja, ale w ogóle te tusze z Bourjois mają to do siebie, że one trochę na początku są takie rzadsze, później gęstnieją i uważam, że są trochę lepsze. Gosiu, czym się inspirowałaś kremem pod oczy z Paryens? Ma super konsystencję, formułę, czy znasz takie podobne? Lubię takie kremy jak Twój Paryens. Inspirowałam się przede wszystkim moim wyobrażeniem na temat idealnego kremu pod oczy i to był dla mnie wyznacznik. Uważam, że on jest naprawdę bardzo wyjątkowy i wręcz nie ma takiej drugiej konsystencji na rynku, która tak się topi pod palcami i która tak wspaniale łapie korektor pod okiem. Zaraz zresztą go będę nakładać i to jest konsystencja, która jest na tyle plastyczna, że można ją nakładać
zarówno w maleńkiej ilości pod makijaż, bo on tak łapie cudownie korektor, jak również w formie takiego kompresu pod oczy, na przykład na noc. Uwielbiam, ale ja też mam taki sposób, że jak nałożę sobie ten krem pod oczy na noc, to to, co zostaje mi na palcach, nakładam sobie też na brwi, żeby one takie były troszeczkę bardziej wybłyszczone i żeby po prostu też mogły się przez noc trochę zregenerować. Jakkolwiek to brzmi, po prostu to, co zostaje, też sobie na brwi nakładam. I ja nawet mam tutaj, o, nasz cudowny krem. To jest akurat mój krem ze studia makijażowego. Zobaczcie, ile ja już go zużyłam. W łazience oczywiście jest drugi. Ja nie potrafiłabym trzymać języka za zębami, na pewno bym się wygadała. Ja właśnie dlatego staram się za dużo nie mówić, bo u mnie to jest bardzo łatwe, żebym ja powiedziała troszkę za dużo, a naprawdę warto jest na te niespodzianki poczekać. I zobaczcie, ja już sobie roztopiłam ten krem pod oczami, patrząc w górę, wklepuję go i on tak cudownie układa się pod oczami w taką aksamitną okluzję, że ja właśnie ten efekt takiego plastra liftingującego pod okiem czuję po prostu cały dzień. Pary jest u mnie od 5 miesięcy, wiedzie prym, fantastyczna pielęgnacja, do tego nawet najgorszy podkład ładnie na tych produktach wygląda. Dziękuję, kochana. No miód na moje serce, jestem przeszczęśliwa, jak czytam takie słowa. I teraz szybciutko tuszuję rzęsy, przygotowałam sobie kępki i chciałabym przykleić dzisiaj chociaż ze dwie, zwłaszcza do takiego makijażu, jaki dzisiaj strzeliłam. A chciałam jeszcze koniecznie pokazać Wam się w świetle dziennym. Mamy godzinę 17:20, więc mam jakieś pół godziny, żeby to zrobić. A z moim gadulstwem nie jest to takie wcale łatwe. A możesz opowiedzieć, jak w ogóle zakłada się taką firmę, gdzie się idzie, co trzeba zrobić, żeby zacząć pracę nad produkcjami, jak znaleźć laboratorium, które jednak... Och, kochana, to jest po prostu... To ja bym musiała drugiego live'a zrobić na ten temat. Nie ma co się oszukiwać. U nas w Polsce jest tak ogromna biurokracja, jest tyle rzeczy do załatwienia, że naprawdę łatwo jest się zrazić, kiedy się tą firmę zakłada. No, często nie muszę chyba tutaj ukrywać, że wielu urzędników nie jest jakichś takich super pomocnych, więc wiele informacji wyszukuje się samemu. Dodatkowo właśnie trafienie na tych odpowiednich ludzi do pracy, specjalistów, z którymi chcemy współpracować, jest czasochłonne, jest pracochłonne, ale jestem takim typowym zadaniowcem. Jak ja sobie coś założę, to naprawdę dążę do tego, żeby tak się wydarzyło. Dla mnie marzenia są super, ale nie mogą pozostawać tylko w sferze marzeń i w sferze naszych wyobrażeń, tylko po prostu ja lubię przychodzić od myśli do czynów. Do tego nie wiem, już wiele razy miałam tak w życiu, że jak sobie o czymś tak myślałam, to jakoś tak mi się okoliczności układały, że ja nagle tą osobę, której potrzebowałam, spotykałam na mojej drodze życiowej, więc poza tym, że po prostu, tak jak Wam powiedziałam, zadaniowo podchodzę do wielu tematów, to jeszcze jakoś tak mam wrażenie, że te osoby trochę same stają na mojej drodze. Ale na pewno jest to bardzo długi, bardzo czasochłonny, bardzo pracochłonny proces, ale nie ma co się zrażać, do odważnych świat należy. Ten krem, w ogóle kremy kocham, Madzia moja, bardzo się cieszę, u mnie drugi pan jest w użytku, no cudownie. Ja miałam zawsze bardzo suchą skórę pod oczami, odkąd używam Paris, bardzo poprawił się stan, bardzo lubię też serum. No niesamowicie, kochana, mi jest miło to czytać. Miód na moje serce, naprawdę niesamowity. Szybciutko druga warstwa tuszu, dam dosłownie dwie kępki i idziemy do podkładu, bo chciałam właśnie sprawdzić tą mieszankę podkładów, o której jedna z Was mi napisała, że jest taka super mocno wygładzająca. I teraz lecimy z kępkami. To jest klawier C12. Ja chyba nie potrafię robić szybkich live'ów. Jak ja się rozgadam, to koniec. A mieliśmy właśnie jeszcze, tak jak Wam powiedziałam, weekend znajomych tutaj. I ja tu jestem trochę stara dusza, muszę Wam powiedzieć. Ja nie jestem taką osobą, która jak kogoś zaprasza, to potrafię po prostu postawić chipsy i zamówić pizzę i mieć wszystko z głowy. Tylko ja to, wiecie, będę 3 dni przeżywała, zastanawiała się, co ugotować, co przygotować, co kupić. Jedna sałatka, rosół, łosoś, ciasto, nie? Wszystko naraz po prostu. Wręcz, słuchajcie, w dniu przyjazdu naszych znajomych ja wstałam o 6 rano, żeby pójść do Lidla kupić jeszcze potrzebne rzeczy. No tak już mam. Bardzo lubię atmosferę domową, gościnną, kiedy nasi goście po prostu dobrze się u nas czują, więc weekend to miałam naprawdę, naprawdę intensywny, ale też plus przygotowania rzeczy dla gości jest taki, że zazwyczaj dużo tego jedzenia po prostu zostaje i później właśnie w taką przyjemną niedzielę z mężem, na przykład jak dzisiaj, odpalamy sobie telewizję i oglądamy sobie coś i jemy to, co nam zostało w lodówce, więc po prostu same plusy. Szybciutko na drugie oko.
I idziemy dalej. Tylko dzisiaj coś o 21 jest mecz. Aha, no to już sobie obejrzałam coś fajnego. Dzisiaj jest o 21 mecz. Nie wiem jaki, ale w takim razie, jeżeli macie coś fajnego do polecenia, do obejrzenia na przykład na Netflixie, ja uwielbiam thrillery, filmy psychologiczne, to możecie mi tutaj napisać, bo już widzę, że mam dzisiaj samotny wieczór. Bo meczy to ja nie lubię oglądać i nigdy nie polubię. Chyba, że gra Polska, to zawsze oglądam. Czyli idzie się do urzędu i mówi, chcę założyć firmę i co dalej? Samemu się szuka dalej reszty, laboratoriów, składników, grafików, dostawców. Dokładnie, dokładnie. Laboratorium trzeba samemu znaleźć, technologę, z którym się pracuje, trzeba znaleźć, grafika, z którym się pracuje, trzeba znaleźć. Aczkolwiek jak już się zacznie, to często są to polecenia po prostu od osób, z którymi się współpracuje, bo to jest taki system naczyń powiązanych, więc jak już znajdziecie chociaż jedną dobrą osobę, czyli na przykład technologa, to on często ma grafików, których zna, z którymi współpracuje, którzy tworzą też kreacje graficzne, projekty tych waszych produktów. Więc tak, wszystko trzeba znaleźć samemu, nic nie przychodzi na tacy, ale jakoś tak już później to idzie. Aczkolwiek wcale tak łatwo i w sposób oczywisty to nie wygląda. Gosiu, to aż miło być twoim gościem. No fajnie, będzie mi miło, jeżeli moi goście będą tak myśleli po wyjściu od nas, ale na pewno bardzo się staram, żeby tak było. Okej. Okay. Damy jeszcze te dwie i już idziemy dalej. Gdy mój partner mówi, że to najważniejszy mecz w roku, słuchajcie uważnie, to ja nie mam pojęcia, jaki to pewnie Barcelona, tak? Wiedziałam. FC Barcelona. O, Paryż jest boskie. Czy serum, czy krem, od kiedy je używam, wiem. Jestem pewna, że żadne niedoskonałości nie pojawią się u mnie na skórze. Pozdrawiam Małgosiu. Też pozdrawiam serdecznie. Wysyłam po prostu mnóstwo uśmiechu i niezwykle się cieszę. Jedna kępka. I to jest właśnie to moje precyzyjne malowanie, ale to bym musiała chyba się zamknąć i 3 godziny malować, żebym ja się precyzyjnie malowała i nic nie mówiła. Ale i tak się staram. I zaraz polecimy z tym podkładem. W ogóle możecie tutaj też mi napisać, jak Wam się podoba forma takiego spotkania na żywo. Ciekawa jestem bardzo, ja to nawet lubię. Ja ostatnio oglądałam sobie trochę po czasie, ale live La Mani, nie wiem czy kiedyś widzieliście. I bardzo mi się podobała właśnie taka luźna forma, stylizacje, strasznie mi się podobały. Jedne buty, jakie Joasia Przetakiewicz miała na sobie, takie mocne, czarne koturny na obcasie. I stwierdziłam, że dla moich widzów też muszę coś takiego zrobić, też muszę zrobić takiego live'a. Przechodzimy do mieszanki podkładów, którą mi jedna z Was poleciła. I to jest mieszanka podkładu Catrice True Skin, muszę go wstrząsnąć, bo dawno go nie używałam, i podkładu Celia matujący fluid korygujący, który ostatnio dla Was testowałam. I podobno to jest superackie, to sprawdzę na żywo razem z Wami. O. Weźmiemy sobie tą Celię, wziąłam odcień 1 Ecri, czyli ten najjaśniejszy. Uściski dla mamy, przekażę. I Catrice. Wzięłam sobie 10, żeby mi nie strzeliło, bo ja naprawdę dawno jej nie używam. O! Chyba wezmę takie proporcje. Słuchajcie, jeden... Nie, to zaraz mi na pewno wystrzeli. 1:1. Jejku, już mi... Nie, boję się. Dobra, trochę wycisnęłam. Live'y na YouTubie są super, zdecydowanie lepsze od tych na Instagramie. No proszę. Dobra, zrobiłam sobie mieszankę. Uważam, że mi całkiem elegancki kolor z tego wyszedł. Naprawdę fajny. No teraz to się czuję trochę przez ten makijaż i ogólnie tą bluzkę, jakbym na jakiś pokaz mody się szykowała, ale chyba muszę zdjąć kolczyki, bo mi się wydaje, że są trochę za mocne. Okej. Okay. Ale to naprawdę pięknie wygląda. Wygląda to 1000 razy lepiej niż tamten podkład Celi. Wow. I z drugiej strony nie wygląda to tak właśnie mocno jak sam podkład Catrice. Ja go bardzo lubię, ale on jest intensywny, jeżeli chodzi o to wykończenie i wygładzenie. A muszę Wam powiedzieć, że to wygląda jakoś tak lekko, mówiąc cudownie. No nie wpadłabym na to. Boję się teraz wycisnąć drugiej pompki. No nie dam rady, musisz mi pomóc. O, może tak zrobimy. Poczekajcie, z tego
Zobaczcie, z tego sobie nałożę. I dołożę odrobinkę tej celi. Kosiu, u mnie super widać, trochę cicho, ale dałam głos na full i jest okej. Okay. Fajnie, że jest live. Pozdrawiam. Też Cię, Kasienko, pozdrawiam. Nie no, wiecie co? Ta mieszanka to jest życie. Nigdy bym nie pomyślała, że to da tak wygładzający efekt. Trochę myślałam, że może to dać nawet efekt taki lekko wysuszający, bo obydwa podkłady są dosyć mocne. A cudownie po prostu to wygładziło z takim wręcz efektem Photoshopa, bym powiedziała. No coś pięknego. Chyba będę musiała na miniaturce, słuchajcie, jakoś zaznaczyć, że odkryłam super mieszankę, bo naprawdę jest coś cudownego. No zobaczcie. Bardzo mi się podoba. Wręcz bez pudru wygląda super. Teraz nałożę korektor. Tak, już pokazuję. To był podkład Celia Nude, matujący fluid korygujący i Catrice True Skin. Zobaczcie, no bosko to wygląda. Naprawdę super. I teraz szybciutko korektor pod oczy. Bo naprawdę mam pragnienie, żeby się wyrobić z światłem dziennym. O. Bardzo mi się podoba ten podkład, a raczej podkłady. Ja bardzo lubię mieszać różne konsystencje ze sobą. Bo czasami można znaleźć coś naprawdę fajnego, aczkolwiek tej mieszanki bym się nie spodziewała. Często miesza się ze sobą coś mocniejszego i delikatniejszego, żeby taki efekt uzyskać, a tu proszę. No właśnie, ciekawe jak się utrzymają. Jak widziałam, jak szaleją twoje koty, to pomyśl jak u mnie z czterema kotami. No wyobrażam sobie, dzisiaj mi też w nocy dali czadu, dlatego że spali, że tak powiem, na nowym miejscu, bo tak jak wam mówiłam na początku, osoby, które nie są z nami od samego początku live'a, spaliśmy dzisiaj na kanapie, więc dla nich to oczywiście była super atrakcja. O! Ja mieszam truskin z bielendą i truskawką, a ja dziś w twoim towarzystwie rozliczam pit. Polecam serial Las i Kasztanowy ludzik na Netflix. Tego Kasztanowy ludzik nie widziałam, trochę się za niego zanosiłam, więc może to będzie coś fajnego. Szybciutko przypudruję się Sensajem. Bardzo fajny puder, słuchajcie, naprawdę. Na ten moment mój totalny ulubieniec, ponieważ on daje tak cudowne wygładzenie. Jednocześnie jest bardziej jakby matujący od Laury, ale mniej od Anastazji i sprawia, że ten makijaż wygląda po prostu bardzo lekko i jedwabiście. Coś cudownego to jest. Więc jeżeli szukacie super, super pudru, to jest to jeden z moich ukochanych. I teraz przejdę do modelowania. Przygotowałam sobie paletkę Klawier So Kiss My Cheek, która powstała we współpracy z Marzeną Tarasiewicz. Super jakości bronzery, super jakości róże, intensywne rozświetlacze. Naprawdę lubię tą paletkę. Ona daje taki efekt bardziej słonecznych, letnich policzków, ale to nie są takie nadmiernie pomarańczowe tony, które jakoś tak strasznie intensywnie się wybijają, tylko to jest coś takiego przyjemnego. Wezmę sobie dzisiaj odcień Fever Tan. Smacznego wszystkim, którzy obecnie jedzą. Smacznego. No zobaczcie, jak to się cudownie rozkłada. Akurat zdecydowałam się teraz na ten ciemniejszy, ponieważ do tego mocnego makijażu oka mam ochotę na troszeczkę bardziej taki właśnie słoneczny look. Nawet trochę mi się mój makijaż kojarzy. Jest taka, słuchajcie, nowa gwiazda w cudzysłowie, czyli nowa, ale już była dziewczyna Kanye Westa. Ona się nazywa Julia Fox czy coś takiego. I ostatnio widziałam ją na jakichś tam pokazach mody. Miała właśnie takie bardzo graficzne, czarne oko na górnej powiece i sama się sobie trochę z tym skojarzyłam. O. Teraz róż. Ja to potrafię, co? Tak walnąć, że naprawdę. Pomieszam sobie obydwa. O. Damy trochę rozświetlacza, tego jaśniejszego, czyli Seniority, a raczej bardziej złocistego. Co mi się tutaj troszkę rozświetlić dodatkowo. Troszeczkę nos, kupilina. Minimalnie sobie jeszcze tutaj rozmarzę ten fragment cieniowania. O. Będzie fajniej.
Jakie cienie na powiekach? Dzisiaj mieszanka Huda Beauty, kredki Maciej Zień i Pierre René i pigmentów Clairol. Sensa jest boski, kupiłam dzięki Tobie i przypadłam. Bardzo się cieszę, że jesteś zadowolona, też go uwielbiam. Zdążyłam super Cię widzieć, też miło, kochana, że jesteś. Moje oczy nie lubią korektorów, łzawią, polecisz coś może. A pytanie, kochana, czy hypoalergicznych próbowałaś? Może to będzie dla Ciebie dobre. Na Netflix polecam produkcję na podstawie powieści Harlana Cobena. Wprost uwielbiam tego autora, a to zobaczę sobie. Szybko pociągnę jeszcze końcówki rzęs maskarą, żeby te kępki były trochę bardziej widoczne na tle tego niebieskiego pigmentu, na który mnie namówiliście. I odrobinkę bronzera nałożę sobie na dolną powiekę, ale tak troszeczkę, żeby nie była taka całkowicie goła. Cześć Gosiu, miłego podwieczoru, miłego również. Może jednak mocniejsza brem do tego rodzaju makijażu oka? Powiem szczerze, że chyba nie do końca mam ochotę na mocniejszą, bo zrobi mi się jakoś tak bardzo ciężko i mnie zdominuje, więc to mi wystarczy. I oczywiście się odbiłam tutaj troszkę na górze, ale to nic. I nawet to tak fajnie wygląda ten bronzer, że sobie troszeczkę nim rozmarzę tu jeszcze ten kobalt. O, i to był super pomysł. Widzicie, jak to czasem po prostu na sam koniec na coś się fajnego wpadnie? O, to jest git. Ja bardzo lubię bronzerami rozmazywać granice. Kiedyś nawet nagrywałam taki odcinek, nie wiem, czy pamiętacie, o malowaniu polskich gwiazd. I właśnie tam Wam mówiłam, że jedną z takich częstszych praktyk, którą sama stosowałam, malując różne gwiazdy na ścianki, było właśnie cieniowanie oka bronzerem. Dlatego, że bronzer był taki bardzo współgrający z konturowaniem twarzy i naprawdę w makijażu oka fajnie się to sprawdzało i byłam taka wręcz pewna tego makijażu na zdjęciach, więc śmiało możecie używać też bronzerów do zaznaczania linii oka, jak się gdzieś szykujecie i spieszycie. Ciekawe, czy już mi zejdzie ten tusz. Nie, to za chwilę. Tym się nie przejmujemy aktualnie. Harlan Coben to mój ulubiony autor. Okej, to sobie zapamiętam. Tak, live będzie zapisany. I teraz robię usta, tylko jeszcze się napiję, łyka. Myślicie, że zrobić sobie trochę czarną linię wodną? Zrobić. Będzie bardziej wyrazista. O! Ale rozumiecie, nie mogłam tutaj wytrzymać i chwilę poczekać z tym tuszem, tylko musiałam już dotknąć. O, to był dobry pomysł, nawet bardzo. Odrobinę dolne rzęski. Rzęski. A wiecie, co jeszcze ostatnio uwielbiam oglądać? Żony Beverly Hills, czy tam żony Hollywood. Jejku, jak ja kocham to. Obejrzałam jakieś takie ostatnio nowsze części i uważam, że to jest super. Nie wiem, czy lubicie takiego rodzaju rozrywkę, ale jakoś tak się, że tak powiem, zaangażowałam w historię tych uczestniczek. Bardzo lubiłam Lisę Vanderpump i niezwykle ubolewam nad tym, że już w tych nowych sezonach jej nie ma. I tak, jeśli chodzi o usta, to przygotowałam dzisiaj kilka takich nudowych wersji. Zacznę sobie od pomadki Bell Hypoallergenic Melting Moisturizing Lipstick, którą nałożę sobie tutaj, czyli zobaczcie, na krawędzie ust. I ona jest na tyle delikatna, że nie robi takiego mocnego konturu, tylko wręcz daje takie wrażenie, jakby to były Wasze usta. I zaraz wypełnimy ją czymś nieco jaśniejszym od środka. Polecam żony Salt Lake City. No proszę, to tego nie oglądałam. Tylko będę musiała poszukać, gdzie, czy to jest na Playerze, czy gdzieś, ale poszukam sobie. I tak, mam pomadkę Daniela w odcieniu Taupe Nude, którą sobie nałożę teraz na środek tego. Zobaczcie, jak ona jest jasna. Więc trzeba tutaj mieć na uwadze, że jeżeli macie taką ciemniejszą czerwień wargową, jak ja na przykład, to dobrze jest właśnie położyć sobie trochę kanturówki.
No. Jest tak naprawdę, powiedziałabym modowo, ale muszę zdjąć te kolczyki, bo czuję, że jest tego wszystkiego za dużo. Jak jest takie mocne oko, to jak najmniej ozdobników, bo mi się wydaje, że wtedy to są obrzydniki. Miłego popołudnia również. Myślę, że jak najbardziej. Jest szansa na jeszcze jakiś live w przyszłości. Spróbuję jeszcze usunąć ten odbity tusz. Może teraz będzie lepiej. Tak, już teraz trochę lepiej to schodzi. Ale rozumiecie? Musiałam w danym momencie się tym zająć. Ale super zdąży przed zachodem słońca. O. Już prawie. No to cieszę się, że Wam się podoba ten makijaż, bo wyszło dzisiaj naprawdę intensywnie. Mocno spontanicznie, ale tak też jest bardzo fajnie. Troszeczkę od góry sobie cielistym cieniem tutaj przeczyszczę te krawędzie. Łącznie z tym miejscem, gdzie musiałam się odbić i musiałam za szybko próbować to usunąć. O, i teraz jest much better. I zaraz będę Wam się pokazywała w takim final look. Tylko jeszcze jedną rzecz zrobię. W tym makijażu kojarzysz mi się z Julią Roberts. Bardzo miło, piękna kobieta o cudownym uśmiechu. Taki kanon fajnej urody, bardziej bym powiedziała lat, nie wiem, 80. czy 90. Czyli taka naprawdę naturalna, fajna aktorka. Może tutaj troszeczkę dołożę. I jestem prawie gotowa. Git. Mąż mi pokazuje kciuka w górę, więc chyba nie jest najgorzej. Kocham Cię i Twoje koty również, ja Was też uwielbiam, naprawdę. Odrobinka tylko dotknięcia w jednym małym miejscu tutaj i już. O, żeby tutaj ta granica troszeczkę się bardziej nam rozdymiła. I zaraz będziemy zapisywać live'a. Tak, to był puder Sensai. No, więc tak. My tu gadu. I zostało nam już tylko przeczesanie brwi. I makijaż będzie, wyobraźcie sobie, moi mili, gotowy. Kciuk w górę. Bardzo dziękuję. Tak, kolor tej pomadki jest naprawdę super. Ścigam się ze słońcem, żeby mi nie zaszło, ale jeszcze jest. Zobaczcie. Not bad. Ostatnia naprawdę rzecz, czyli rozświetlacz na ramię. Gosia, jak Ty tak do nas gadasz, co robi Twój mąż? No zazwyczaj pracuje na laptopie, także wiecie. Dobrze sobie radzi, jak ja tak gadam dużo. Ktoś musi gadać. Czemu tak rzadko na kanałach makijażowych pojawiają się kolorowe pomadki? Każdy idzie w niuty, jest tyle pięknych czerwieni, róży, fioletów i pomarańczy do odkrycia. Myślę, że to kwestia gustu i myślę jednocześnie, że wiele osób po prostu najlepiej w tych niudach się czuje. Kwestia preferencji. No dobra, moi drodzy, no to nasz pierwszy YouTube'owy live, który cudem się odbył, dobiega właśnie końca. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście ze mną. Spędziłam z Wami naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło czas. Jutro zaczyna się poniedziałek. U mnie zaczyna się od razu naprawdę od fajnych spotkań, więc Wam życzę, żeby przyszły tydzień był dla Was pełny takiego słońca wewnątrz, jakie mamy teraz na zewnątrz, żebyście po prostu czerpali z tego wszystkiego, zróbcie coś dobrego dla siebie, pójdźcie na kawę, kupcie sobie coś, sprawdźcie, żeby ten czas z Wami dla Was samych był przyjemny, ponieważ musimy o siebie wewnętrznie dbać, odpuszczać jakieś stresy, odpuszczać jakieś rzeczy, na które nie mamy wpływu i po prostu cieszyć się tym życiem, cieszyć się makijażem, jeżeli macie ochotę na przykład sobie właśnie taki trochę szalony look
ze mną odtworzyć. To zachęcam Was do tego bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję z całego serca, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam cudownego wieczoru i czegoś miłego wieczorem, na przykład jakiegoś fajnego filmu. Ja to na pewno uczynię. Żegnam się z Wami i wysyłam buziaki. Mua.